Echo Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy program nowego roku i to będzie haul lumpeksowy oraz wyniki rozdania noworocznego i rocznicowego, bo dzisiaj w dzisiejszym właśnie programie uczczę te 2 lata, które minęły od założenia kanału, także jestem bardzo zadowolona. Podsumowując, kanał myślę, że się rozwinął, aczkolwiek pracuję cały czas nad jeszcze polepszeniem jakości oraz nad promocją kanału, żeby jednak było nas więcej, żeby mogło oglądać kanał Moda Ekokreatywna więcej widzów, coraz więcej widzów i subskrybować. Także kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a jesteście tutaj i podobają Wam się moje treści, to bardzo proszę o subskrypcję, bo bez Was, bez tych subskrypcji niemożliwy jest rozwój i dotarcie do większej publiczności. Tak działa YouTube i kochani, nic nam nie pozostaje, tylko nadążać za tymi regułami. No i kochani, na samym końcu wkleję Wam takie losowanie, w którym dowiecie się, kto wygrał. Wyciągnę karteczki z osobami zapisanymi, z moimi subskrybentami, którzy zgłosili chęć udziału w rozdaniu. No i dowiecie się, kto wygrał tą przepiękną apaszkę jedwabną. To są takie mikroapaszki. Taka malutka z jedwabiu apaszka w przepięknych kolorach. Druga jest nowiutka z Silki. Czerwona, mogliście ją zobaczyć w programie o Silki. Jeśli nie widzieliście, to zajrzyjcie sobie do tego filmiku. No i scrunchie z jedwabiu, które pokażę Wam w przebitce tutaj zdjęciowej. Prześliczne są te scrunchie, bardzo mocne, bardzo dobrze trzymają włosy. Ja tutaj właśnie mam jedną na sobie, także zachęcam serdecznie do zajrzenia na rozdanie. No i kochani, oczywiście zachęcam Was też do zobaczenia mojego teledysku Over the Distance Aria, który dokładnie rok temu wszedł na kanał i który był bardzo ciepło przyjęty. Może nie powaliła ilość wyświetleń, ale opinie są świetne i wielu z Was podobała się moja piosenka, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby odświeżyć sobie, dostaniecie ekran do tego filmiku na końcu filmu. Tymczasem pokażę Wam dzisiaj przepiękne rzeczy z wełny merino, kaszmiru, alpaki. No i to będą same takie modowe perełki, także już się nie mogę doczekać. Podzieliłam sobie ostatnie zakupy na takie 2 części, dzisiaj zobaczycie dzianinę oraz jedną sukienkę, którą kupiłam dla przyjaciółki, jakby z zamówienia powiedzmy. Właściwie to będą 2 rzeczy dla przyjaciółek, ale jedna sukienka. Także zaczynamy już. No i zacznę od tego, co mam na sobie. A kochani, mam na sobie przepiękny sweter z alpaki, to jest baby alpaka. Dotyku nie pozostawiam wątpliwości, że to jest baby alpaka. Jest świetny, jest cieplusieńki, ma taki obszerny golf tutaj i wiecie co, on jest śmiesznie zrobiony, bo jest w nim coś takiego, że jest on wykonany jakby na lewej stronie. Myślałam, że prawa strona to jest ta tutaj z takimi wyrazistymi wzorami i normalnie by tak było, ale sweter został uszyty niejako od drugiej strony, także w ogóle mi to nie przeszkadza, bo te wzory tak czy inaczej są świetne, ale na drugiej stronie znajduje się ten właściwy wzór jakby, co mnie dosyć zmyliło, ale sweter tak czy inaczej przepiękny, no i to są rzeczy z nowej dostawy, one kosztowały między 20 a 30 zł w zasadzie wszystkie te rzeczy, więc nie będę już wchodzić w szczegóły oprócz szalika, który był nieco tańszy. I tak jak mówię, 2 rzeczy są dla moich przyjaciółek, a część rzeczy z tego hola będzie jeszcze w następnym filmie z holem. No i zobaczcie, to jest ta stylówka, którą mam na sobie, zobaczcie sobie ją w ruchu. Dobrałam ten sweter do takich spodni również, które zawierają wełnę i kaszmir w swoim składzie. One są takie szerokie, modne, z takimi mankietami na dole i do obcasów, bo chciałam troszeczkę, żeby ta stylówka nie była taka przysadzista, bo te spodnie by świetnie wyglądały też do czarnych traperów, do białych też jak najbardziej, do butów na wysokiej podeszwie też będą świetne, będą takie hardkorowe bardziej, ale ja tutaj chciałam wysmuklić trochę sylwetkę, żeby ją odciążyć, bo mam i ciężki pas na sobie, który łączy kolory, które są w swetrze i w spodniach. Jest taki dosyć ciężki tutaj ten komin, ten golf. No i te spodnie też mają taki charakter trochę bardziej ciężki, powiedziałam, i materiałowo, i krojowo, więc te buty już chciałam, żeby wysmukliły nogę i dlatego też są takie do czubka i na obcasie, nie za dużym, ale na obcasie, żeby ta sylwetka jednak wyglądała
kochani, tak, tak spukło. Pokażę Wam też, ten sweter może pasować fajnie do spódnicy, jak najbardziej, którą jeszcze raz zobaczycie dzisiaj w holu, ale jak najbardziej, do tej spódnicy też mi się podoba. Chodzi o tą spódnicę, którą tutaj mam, moją taką z, co to było? Z Gwatemali. Ludowa spódnica, przepiękny len, no i jak najbardziej wzory i tutaj rodzaj wzorów i kolorystyka świetnie pasuje, można czerwone korale też tutaj włożyć, no i będzie rewelacyjny zestaw, zobaczcie jak to wygląda do tej spódnicy. Także bardzo, bardzo mi się podoba ten sweter i jest bardzo uniwersalny do rurek, do skórzanych spodni też będzie świetny, można na wierzch wtedy pas albo czymś przewiązać, albo nawet do środka włożyć też ten sweter i też będzie fajnie to wyglądało. Mam nadzieję, że się Wam podoba. No ja jestem zachwycona tym, tą stylową i w ogóle tymi spodniami, bo no one w ogóle świetnie też leżą, bo są tak skrojone z wysokim stanem, no i one ogólnie są takie eleganckie i cieplusieńkie, naprawdę bardzo miłe też w dotyku, bo to nie jest taka gryząca wełna, tylko właśnie z kaszmirem i jest taka przyjemna, miła w dotyku, także super, super zdobycz według mnie. W ogóle teraz poluję na takie jakościowe swetry. Będę też wystawiać jakieś rzeczy na Vinted, także możecie zajrzeć sobie na moje konto Vinted, jest w opisie filmu link i zobaczyć, czy tam coś nowego się pojawia, bo co jakiś czas tam wstawiam właśnie, robię remanent, teraz trochę tych rzeczy, część swetrów będę być może właśnie wstawiać na Vinted, bo mam dużo nowych i coraz lepszej jakości, aczkolwiek ja właściwie mam same wełniane i kaszmirowe swetry, nie ma u mnie jakiejś takiej popeliny, więc jeśli będą swetry, to będą to też swetry jakościowe, jak najbardziej. Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam sweter dla mojej przyjaciółki. Dzisiaj pokazuję Wam te rzeczy, bo sukienka łączy się z dzianinami, a sweter jest świetny, przepięknej jakości. No nie pokażę go Wam w stylówce, ale pokażę Wam, do czego by pasował. Ponieważ, o, to jest sweter dla mojej przyjaciółki Joasi, on jest z Benettona, jest jak nowy. Zobaczcie, jak piękna jakość to jest. To jest 100% wełna merino, taki golfik. Taki niewielki golfik właśnie basicowy, w ślicznym kolorze, bardzo ładny odcień beżu, zobaczcie. Naprawdę śliczny odcień beżu, taki melanżowy. I on jest raczej z takich właśnie węższych swetrów, coś takiego, co możemy dać sobie w spód, albo włożyć do jeansów wręcz. Moim zdaniem mega, super, w idealnym stanie. No i właśnie jest to Benetton, więc naprawdę bardzo dobra jakość. Przepiękna wełna i wiecie co? Dlatego nie pokazuję Wam w stylówce, bo już pokazywałam Wam w tym sezonie dwa swetry, tylko kaszmirowe, dokładnie w tym kolorze i w różnych stylówkach, więc możecie sobie zajrzeć, bo są praktycznie identyczne w kolorze i w kroju, więc już nie powtarzam z tymi stylówkami, bo byłyby to pewnie te same stylówki, ale pokażę Wam szal, jaki kupiłam za 2 złote. I to było w innym sklepie, nie na Nowym Towarze, tylko na wyprzedaży, właśnie dlatego po 2 złote. Szal z alpaki, z taką jakby, z takim ślicznym wykończeniem, zobaczcie, tu jest jakby taką koronką dzierganą, wykończone, która robi takie rozszerzenie na końcu szala. I to właśnie nie jest szal, tylko komin, jak to nazwać? Komin, tak. Taki, wiecie, że można to zamotać, o. I właśnie na przykład do takiego swetra, idealnie pasowałby taki szal z alpaki, który będzie przepięknie tutaj nam dopełniał stylówkę. Bardzo, bardzo mi się podoba ten szal, jest świetnej jakości naprawdę, jest przemiękki, po prostu alpaka ma coś takiego, że nawet chyba bardziej niż kaszmir jest taka, taka mięciutka i taka, no po prostu taka ciepła, że wow, kocham alpakę. Ostatnio uwielbiam alpakę. Kaszmir jak najbardziej dalej, ale alpaka to jest moje takie ostatnio hobby i właśnie wyszukuję rzeczy z alpaki, dlatego je znajduję. No więc ten sweterek to też jest mega zdobycz, 25-28 zł, coś takiego. Pisałam do przyjaciółki, bo jak wiecie, ja już mam takie golfy, więc kolejnego bym nie kupowała, ale zawsze żal nie kupić takiej jakości swetra, więc przyjaciółka wyraziła chęć, bym jej go zakupiła. Niejako na zamówienie. Tak, to jest kolejna rzecz. No i teraz, moi drodzy, idziemy dalej ze swetrami, bo jak mówiłam, dzisiaj jest odcinek 4 swetry i spódnica.
nawiązaniu do czterech wesel i pogrzebu, jeśli jeszcze się nie domyśliliście. Kolejny sweter modowy, no i to jest znowu kolejny hit. Nie ma składu, ale jestem na 100% przekonana, że to jest wełna z angorą oraz jakiś dodatek sztucznego, ale niewielki, bo sweter, zobaczcie, jest, widać, że jest naturalnego materiału, że to jest naturalny i ma przecudowne rękawy. Popatrzcie, to są te teraz najmodniejsze, takie bufowate rękawy, trochę tutaj tak jakby nawet podwyższone, a tutaj on jest krótki i wąski, z wąskimi mankietami, bardzo miły w dotyku, no i to, jak mówię, to czuć, że to jest naturalne. I ma piękne guziki. Pokażę Wam zdjęcia tych guzików, bo one nie dość, że tutaj są takie złoto-czarne, to w środku mają jakby takie jeszcze zatopiony jakiś kwiat w tym. Myślę, że to wyjdzie na zdjęciu. Jeśli się uda, to zobaczycie teraz przebitkę. No i naprawdę ten sweterek też jest tak uroczy, tak śliczny, do wielu rzeczy będzie pasował. I na przykład do tej spódnicy, która już była, tej ludowej, jest według mnie idealny. Ale byłby fajny też do krótkiej spódnicy, tylko do jakiejś takiej bez guzików, bez zamka z przodu, bo on już ma guziki, więc kolejne rozpięcie w dziwnym miejscu mogłoby to niedosyć niefajnie wyglądać, ale nawet wiecie co, że do tych spodni też myślę, że jak najbardziej by fajnie to wyglądało. No, ale tymczasem ta przebitka z tą spódnicą i dla mnie to jest hit. Wysokie kozaki do tego włożyłam za kolano, bo ta spódnica je zakrywa, nie widać tego tak dobrze, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. No i te rękawy po prostu mnie powalają, one są przepiękne, po prostu są przepiękne. Wygląda to bardzo uroczo i bardzo widowiskowo i jest bardzo cieplusieńkie. To jest kolejna rzecz. No i to jest kolejna szlachetna dzianina jak dla mnie. Teraz się właśnie skupiam na dzianinach, bo wiecie, że swetry bardziej nawet niż żakiety są moim i marynarki są moim takim konikiem. Kocham po prostu swetry dobrej jakości. No i teraz kolejny sweter w związku z tym i to jest 100% kaszmir, dobra marka, Donna Lane, taki projektancki sweter, rozmiar 34. On jest taki prosty tutaj, ma przepiękny gruby kaszmir, zobaczcie to z bliska, jeśli mam nadzieję, że to się uda pokazać. I co więcej, prócz tego rewelacyjnego składu, czyli takiego grubego kaszmiru, to jeszcze ma cudowne rękawy, popatrzcie. Takie trochę też bufiate rękawy na końcach i mają tutaj takie warkocze. Normalnie cały ten rękaw to jest taki wpleciony warkocz wiązany z kokardą na końcu. I to daje taki widowiskowy efekt. To, że sweter jest taki zwykły czarny w kolorze, ale te rękawy robią całą robotę. I no ja tutaj Wam proponuję jedną wersję do mojej tej ukochanej spódnicy kiltowej za kolanko. I do takich mocnych botków, właśnie do takich traperów. Jest taki hardkorowy zestaw z pasem, taki szkocki trochę też. Już kiedyś taki sweter z takimi szerokimi rękawami do tej spódnicy Wam pokazywałam. Ale druga wersja, chyba którą wolę, bo jest bardziej taka frywolna, z moimi ukochanymi sztruksowymi spodenkami z wysokim stanem, czarne rajtki i do tego buty, czy to trapery, czy mogą być, być to buty też jakieś takie kowbojkowe, mogłyby też być, ale tutaj fajnie wyglądają trapery, bardzo mi się podobają. Moim zdaniem to wygląda po prostu bardzo cute. No i te rękawy to jest hit po prostu. To jest hit. Czy to do spódnicy, czy to do spodenek, mogłoby też być do normalnych spodni, do jakiejś mini spódniczki. Właściwie taki sweter do wszystkiego pasuje. On jest naprawdę, naprawdę rewelacyjny. No, takie dwa zestawy dla Was przygotowałam. I jeszcze zobaczycie ten sweter za chwilę w zestawie z jedną spódnicą, która jest kolejną moją zdobyczą. No i to jest właśnie ta kolejna dzianinowa rzecz. Śliczna spódnica z 100% wiskozy. I powiem, o, no i to jest w dodatku bardzo dobra marka, Yas, czyli taka naprawdę markowa, skandynawska rzecz. Śliczny kolor kobaltowy, zobaczcie jaki ma ładny kolor i ona jest takiego modnego ściągacza, teraz właśnie te rzeczy są na topie, te ściągaczowe. Niestety jedna wada tej spódnicy jest taka, że ona się wszystkim zaciąga, trzeba uważać i w razie zaciągnięcia przewlekać te mikro takie nitki wyłażą z tej wiskozy i trzeba je przewlekać na lewą stronę, no ale muszę uważać, no bo akurat ona nie lubi pierścionków ta spódnica. Ale generalnie jest śliczna i ma takie rozcięcie z boku. No i właśnie przymierzyłam ją do tego swetra, bo wydawało mi się, że właśnie ona tak rozciąga na długość ta spódnica, bo ma właśnie te plisy takie ściągaczowe są w pionie. No i ten sweter do tego z tymi wyjątkowymi rękawami, czerń i kobalt pięknie mi tu się
zgrały. Do tego by też pięknie wyglądał moim zdaniem czerwony sweter, ale to już by było takie hardkorowe. Tymczasem właśnie ten czarny z tymi warkoczami mi się spodobał i tak jeszcze dla wysmuklenia związałam sobie to i do nawiązania do tych kokard takim paskiem z materiału, takim plecionym jakby rzemieniem materiałowym z takimi wisiorami długimi. Ja bardzo lubię ten pasek nosić, jeszcze go dzisiaj zobaczycie. No i to jest moim zdaniem też hit, ta spódnica, kolorystyczny, modowy, no i świetne ma to rozcięcie. Ona będzie właśnie do takich gładkich rzeczy ekstra wyglądała, także jestem bardzo, bardzo zadowolona też z tej spódnicy i też, tak jak mówiłam, wszystko było właśnie w tych cenach takich około 20 lub powyżej 20 zł. Także no bardzo, bardzo jestem zadowolona, bo nie miałam jeszcze takiej spódnicy w ogóle. Bo jak zauważyliście, ale ja lubię rozkloszowane spódnice, mam też trochę takich spódnic retro, ale właśnie takiej ściągaczowej spódnicy dzianinowej szukałam i nie miałam do tej pory. No i teraz mam, także super. Kochani, no i ostatnia dziś rzecz, chyba ostatnia, tak dobrze patrzę. Swetry były raz, dwa, trzy, cztery, zgadza się, szal, sukienka została. Sukienka dla mojej przyjaciółki, bardzo fajna. Zobaczcie, jaki ładny materiał. To jest niestety Primark. Ja mam bardzo uprzedzenie do Primarka ze względu na jakość, bo kiedyś, właściwie już z dwa razy zdarzyło mi się kupić coś, nawet co mi się podobało, ale niestety po dwóch praniach to ta rzecz została wyrzucona, ponieważ się już nie nadawała do użytku, tak była marnej jakości. Mam nadzieję, że tak nie będzie z tym. To jest wisko za 100%, więc jest nadzieja, że ta sukienka się nie rozpadnie. No nie wiem, może jest trochę lepsza, nie jest z poliestru. Ma śliczny wzorek, kolor, przepiękny ma ten kolor i ma takie bardzo ładne detale, marszczone rękawki, takie lata 70. I zobaczcie mnie tutaj w tej sukience, przymierzyłam dla Was, chociaż to jest dla przyjaciółki, najpierw samą sukienkę z ciemnymi rajstopami i z kowbojkami i do tego paseczek. No i tutaj taka zwykła, ale bardzo fajna, taka artystyczna stylówka z takim długim, długim swetrem, dłuższym niż sukienka, do tego samego i właśnie do tych kowbojek. I uważam, że tak można się ubrać i to jest bardzo fajne, stylowe i takie bardzo luźne, wygodne, ekstra ubranie, ekstra strój na zimę. Bardzo mi się podoba ten zestaw. I wiecie co? Zrobiłam jeszcze drugi zestaw dla Was, oprócz tego czarnego swetra, jeszcze z takim moim artystycznym swetrem w pasy, bo te pasy na tym swetrze też nawiązują kolorystycznie do sukienki. I przewiązałam sobie to jeszcze dodatkowo krawatem, który ma takie kwiatki bardzo podobne jak na sukience, tylko jest w innym odcieniu i te kwiatki są takie pomarańczowe, krawat jest bardziej w bordo i też on tam nawiązuje tym różobordowym kolorem do tego swetra. No i tak bardziej trochę chciałam zaszaleć tutaj, żeby był wybór po prostu. Ciekawa jestem, co się Wam bardziej podoba. Nie wiem, chyba jednak poszłabym tu w tą prostotę i ta czerń z tym pomarańczem bardzo mi się podoba. Jest to proste, ale takie właśnie takie fajne boho, artystyczne zestawienie. Te kowbojki dodają jeszcze takiego sznytu fajnego. Także mega, mega według mnie fajna rzecz. No i przyjaciółce też się bardzo spodobała, dlatego jej to kupiłam i pokazuję dzisiaj, bo już będę niedługo jej zawozić tą rzecz. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Następny program to będzie podsumowanie. Najlepsze zakupy, największe zdobycze całego roku. Trochę podsumowanie zeszłego roku. I też krótka zajawka i krótka wstawka takiej nowości na moim kanale, także czekajcie już. A teraz żegnam się już z Wami i przechodzimy do losowania i do wyboru osób z rozdania. Także do zobaczenia, kochani, i dziękuję jeszcze raz za to, że cały rok, cały czas jesteście ze mną. Cześć! Jest godzina 14 w Sylwestra, no i czekałam do po 12, wiecie, z tym rozdaniem, żeby zrobić to losowanie, bo jestem już, jak widzicie, ubrana nawet. O. Idę tak, ale wzięłam też drugi strój, wiecie który. Także myślę, że jak już będę chciała tak, będzie po 12, będę chciała być wygodniej, to się przebiorę w tamten strój, więc będę miała dwa, tak jak niektórzy mi radzili. Super, super pomysł. Kochani, jak już mówiłam, będę losowała trzy rzeczy, dwie apaszki. Tutaj jest apaszka Silk Silky, takiej pięknej czerwieni oraz przeze mnie upolowana apaszka z lumpeksu, też w prześlicznych kolorach. One już są zapakowane nawet. Dla trzeciej osoby mam scrunchie Silk Silky, jedwabne
I powiem Wam, że no wydaje się, że to jest tylko gumka, ale ceny tych gumek, takiej jednej gumki, wcale nie są takie tanie. To jest bardzo mocna gumka z jedwabiu. No i naprawdę dobrze trzyma. Jeżeli nie wylosujecie, a nie macie długich włosów, nie nosicie gumek, to zawsze możecie sprezentować komuś. To jest bardzo fajny prezent, jakościowy. Także kochani, przechodzę do losowania i do tej 12 naliczyłam 24 osoby, które się, które zgłosiły się do tego rozdania. I oczywiście po sprawdzeniu tych osób będę losować. Tutaj mam losy w środku, to znaczy mam zapisane ksywy lub imiona, no i będę teraz wyciągać. Najpierw wylosuję dwie apaszki i jeżeli ktoś napisał, którą preferuje, to wezmę to pod uwagę, jeżeli ta osoba wylosowana miała jakieś preferencje. Gorzej jak będą dwie, które chciały to samo, to pewnie trzeba będzie znowu losować, ale zobaczymy. Kochani, w każdym razie pierwsze losuję dwie apaszki i ostatnią rzecz wylosuję tą scrunch, więc wyciągam najpierw dwa nazwiska. Jedno już mam. Tu odłożę. I druga karteczka. No i teraz, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, kto, kochani. Proszę bardzo, Agnieszka. Agnieszka, J. Pierwsze litery, teraz mówię nazwiska. J. i CH. To jest pierwsza apaszka. Tutaj mam wszystko ładnie. Może uda się to uchwycić, to zobaczycie, że nie było, że oszukuję. Oczywiście, że nie. Druga osoba. Otwieramy. Kto wygrał drugą apaszkę? Słuchajcie, druga osoba to Olga. Olga tylko taka była, tylko takie imię było, więc nic więcej tam nie było napisane. Tak przepisałam, jak było. Dobrze, to są te dwie apaszki. Sprawdzę, czy ktoś miał jakieś preferencje i jeżeli tak, to ta osoba, która napisała co, to dostanie to, co chciała. No i teraz wylosuję tą gumeczkę. Ok. Kochani, już otwieram. No i trzecia osoba to Sylwia S. Zobaczcie. Sylwia S. wylosowała gumeczkę. No i tak, gratuluję zwycięzcom. Oczywiście zachęcam Was do kolejnych rozdań, bo na pewno jeszcze jakieś się pojawią. Jeżeli będę miała jakieś rzeczy, z którymi się będę chciała z Wami podzielić, albo będę mogła z Wami podzielić, to oczywiście jeszcze zrobię rozdania. Natomiast gratulacje i oczywiście życzę Wam cudownego roku 2022, żeby wszystko było jeszcze lepsze niż w tym roku. Kochani, i wiecie co, a propos takich postanowień noworocznych, tak sobie pomyślałam, że w sumie ja nie chcę postanowień noworocznych, bo pomyślałam sobie, że wchodzenie z postanowieniem noworocznym to znaczy, że ja stwierdzam, że jestem z siebie niezadowolona. Oczywiście możemy tam być z jakichś rzeczy niezadowoleni, ale nie chcę postanowień, bo chcę zaakceptować to, jak było. Okej. Akceptuję to, jak było, nawet jeżeli nie było doskonale, ale nie uznaję, że nadaje się całkowicie do poprawki i teraz poprawiam swoje błędy. Nie, po prostu idę dalej z nadzieją na przyszłość, z nowymi planami i radzę Wam to samo. Oczywiście, że warto zmieniać się na lepsze, warto zmieniać swoje życie na lepsze, ale wcale to nie musi być w takiej atmosferze, że jestem niezadowolona z siebie, z tego, co do tej pory było, bo okej, każdy ma jakieś tam swoje przywary, jakieś przyzwyczajenia i jeśli chcemy je zmienić, to najpierw zacznijmy od zaakceptowania, pokochania siebie, od stwierdzenia, że jestem okej, jaka jestem, nawet jeżeli z czegoś byłam niezadowolona, to teraz jestem już z siebie zadowolona, zadowolony, kocham siebie i chcę być jeszcze lepsza, lepszy i mieć lepsze życie. Więc z taką energią wejdźmy w nowy rok. Tego Wam życzę. Żeby było dobrze, po prostu, żeby było dobrze i żebyśmy byli zadowoleni ze swojego życia. Kochani, ja zamierzam korzystać z każdego dnia i stwierdziłam, że fajnie jest wejść właśnie w to z taką energią, że każdy dzień doceniać, każdy dzień jest nową szansą potencjalną, bo nie wiemy, może się zdarzyć równie dobrze coś wspaniałego, coś dobrego, jakieś cudowne niespodzianki mogą na nas czekać i warto chyba z taką energią dobrej wróżki wkroczyć w ten nowy rok. Dlatego się ubrałam właśnie jak taka matka chrzestna wróżka.
żeby Wam wylosować te nagrody i życzyć wszystkiego dobrego, kochani. No i pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, do zobaczenia i gratuluję.